Maciek Gębala. Maciek, zastąpisz w składzie meczowym na mecz z Francją Bartka Jureckiego. Powiedz, kiedy dowiedziałeś się o decyzji sztabu szkoleniowego reprezentacji? Dosłownie 5 minut temu. Przed chwilą mieliśmy śniadanie i zszedłem. Trener poprosił mnie na chwilę na rozmowę i się dowiedziałem. To jeszcze miałeś spokojną noc w takim razie dzisiaj? Tak, właśnie trener powiedział, że mówił mi dopiero dzisiaj rano, żebym mógł się wyspać. Bo tak pewnie by było, że nie mogłem zasnąć. No. A powiedz, kiedy debiutowałeś w reprezentacji pod koniec zeszłego roku, spodziewałeś się, że zagrasz na Euro? Wiadomo, że każdy z was o tym marzy, każdy z was na to liczy, ale gdzieś tam taka myśl tliła się w twojej głowie? No pewnie, każdy o tym marzy, ale patrzyłem raczej realistycznie i wolałem się być mile zaskoczony niż przykro rozczarowany i wiedziałem, że jeżeli Bartek, Kamil i Grabar będą zdrowi, no to będzie ciężko. Teraz niestety Bartkowi coś się stało z łydką. Miejmy nadzieję, że jeszcze wróci do nas na turniej, znaczy do składu na turnieju. I tak, teraz ja mam chwilkę, że będę mógł wejść może na boisko i pokazać też, że tam jestem. Będziesz grał zapewne w obronie, być może także w ataku. Przed wami mistrzowie Europy, mistrzowie świata, Francuzi. Chyba ciężko sobie wymarzyć lepszych przeciwników na debiut na takiej imprezie. Nikola Karabatic będzie też często wchodził w środkową strefę. Jeden, a w zasadzie uznawany przez wielu za najlepszego zawodnika na świecie w tej. No super, fajnie się spotkać z takimi zawodnikami. Jeszcze lepiej właśnie, że taki Karabatic będzie do mnie podchodził, że bronię w środku obrony, będę mógł mu tam... Będę mógł przemasować te kilka razy. No a tak to no fajnie, bo będę grać na luzie, bo tak naprawdę nikt nie będzie ode mnie za dużo wymagał, szczególnie z Francją. No i myślę, że taki wymarzony zespół na debiut. Trzymamy w takim razie kciuki za udany debiut i zwycięstwo dzisiaj z Francuzami. Dzięki wielkie. Dzięki.